Cześć! Jak rozpoznać wartościową książkę? Dzisiaj będzie trochę filozoficznie. Opowiem Ci, co mnie dręczy w tym temacie. Subskrybuj mój kanał i zostań do końca odcinka. Czas. Najdroższa waluta dla tych społeczeństw rozwijających się i dla tych rozwiniętych, chociaż tej nomenklatury nie bardzo lubię, ale posłużę się, bo wiemy, o co chodzi. Jest bezwzględnie sprawiedliwy dla biednych i dla bogatych. Nie mam czasu, czytam książki. Nie jestem statystycznym Polakiem, czytam książki. Zaczepne grupy na Facebooku, które mają na celu piękną misję, na pewno je znacie. Podnieść statystyki czytelnictwa. Jest mnóstwo wyzwań czytelniczych. 50, 30 książek rocznie, z pewnością takie znacie, może nawet wzięliście w nich udział. Chociaż 20 minut dziennie czytania codziennie wydaje się niedużo, to zainwestowanie takiego czasu w czytanie i w rozwijanie siebie to jest naprawdę ogromna wyprawa. Jednak, tak jak awokado frytkom nie jest równe, tak książka i książka to dwie różne sprawy. Im jestem starsza, tym przyznam się Wam bardziej, coraz mocniej boli mnie to, kiedy doznaję poczucia straty podczas czytania książek. Dużo wody naprawdę i czasu musiało upłynąć, żebym zorientowała się, że ja wcale takiej książki każdej dokończyć czytać nie muszę. Dużo czasu musiało upłynąć, dlatego że bardzo lubię tak domykać kręgi, ponieważ jak wiecie, to są takie punkty, które po prostu wyczerpują od nas taki ładunek energetyczny, po prostu jak takie wampiry, które cały czas przypominają, że coś trzeba dokończyć. I ja tak bardzo długo miałam, że jak zaczęłam jakąś książkę i nawet po prostu po tych 100 stronach, bo kiedyś tego słyszałam od mojego wykładowcy, że trzeba dać książce 100 stron, to jest taki test dla książki, jeżeli się po tym po prostu wciągniemy, to jest to, ale jeżeli nie, no to znaczy, że no już do końca będzie po prostu pod górkę. I czasami było tak, że nawet po tych 200 też pewnie miałem się takie doświadczenie po prostu pod górkę, jak nie wiem co, ale człowiek czyta, czyta, żeby to po prostu skończyć. Ale to jest strata czasu. Kolejny dylemat. Jestem przekonana, że lepiej jest czytać cokolwiek niż nic, to znaczy jakąkolwiek literaturę niż żadną, bo życie nie lubi pustki. Kto nie czyta w ogóle, ten pewnie więcej ogląda albo po prostu gra i to raczej nie na fortepianie. Dlatego też narodził się taki mój pomysł, kącik miłośników książek, który tak zaimplementowałam w moje takie doświadczenia polonistyczne, kiedy pracowałam w szkole i powiem, że to był naprawdę bardzo dobry pomysł. Link do tego pomysłu, do tego, w jaki sposób to przeprowadzałam, znajduje się także w opisie tego filmu, jest on opisany na blogu, to był jeden z pierwszych moich wpisów. Jaką literaturę zatem zaproponować, aby uczniowie poczuli się zachęceni do czytania? No bo wiadomo, jeżeli będziemy polecać Mickiewicza, Słowackiego, Gombrowicza tylko i wyłącznie, no to trochę będzie ciężko. Ostatnio wpadła w moje ręce książka, która po prostu przykuła moją uwagę tytułem i okładką. Wszyscy ludzie, których znam, są chorzy psychicznie. Krystiana Nowaka. Jak się okazuje, to jest także twórca inicjatywy zdelegalizować coaching i rozwój osobisty. Okazuje się, że jest to bardzo hejterska grupa zresztą. Książka właśnie, tak jak Wam powiedziałam, przykuła moją uwagę. No tytuł ma genialny, okładkę zresztą też ciekawą, chociaż nie sądzi się książek po okładce. Główny bohater, Krystian, jest kulturoznawcą, który mierzy się z projektem napisania książki. Nie bardzo mu to idzie i ja tutaj po prostu w tym momencie poczułam taką bratnią duszę, bo jak wiecie, ja też teraz się tak zmagam z takim projektem, który po prostu trochę jest dla mnie takim dosyć dużym wyzwaniem. Idzie mu to bardzo pod górkę, więc na co dzień żyje z bycia copywriterem, czyli po prostu pisze ogłoszenia klepanych aut dla komisu samochodowego. To jest książka pełna czarnego humoru, powieść o milenialsach, robiących kariery inne niż im obiecywano. Bardzo taki naprawdę smutny wymiar, chociaż opisany w niezwykle humorystyczny sposób.
Widoczny rozdźwięk między życiem widocznym na Instagramie od tego toczącego się naprawdę. I ten wymiar książki z pewnością jest ciekawy. Przyznam Wam, że kiedy brnęłam przez kolejne strony, po prostu no, bardzo, bardzo chciałam, żeby ten wymiar, ta opowieść została jeszcze bardziej rozbudowana i po prostu wyszukiwałam tych przestrzeni, ponieważ no, przyznajcie sami, że problem jest ciekawy, bo jest aktualny. W ciekawy sposób ukazuje też rozproszenie człowieka, takiego zakotwiczonego w mediach społecznościowych. Zaproponuję Wam tutaj taki króciutki fragment. Zaraz to odnajdę. Rozłączyłam się bez słowa. Mogłem wrócić do pisania swojej powieści, no tylko jeszcze nie w tej chwili. Musiałam obczaić, co działo się na moich ulubionych fanpage'ach i forach. Właśnie w tamtej chwili ktoś gdzieś w internecie nie miał racji i trzeba było mu to pilnie uświadomić. Po kilkudziesięciu minutach świetnej zabawy, jaką jest obserwowanie gotującej się wody, dodaję magiczny składnik. To hejtan atencjanu. Sprawia, że lajki pęcznieją i gotują się znacznie szybciej. Patrzę, jak pięknie dojrzewają we wrzątku. Jestem szczęśliwy, no choć trochę mi przykro. Ominą mnie halucynacje z niedożywienia, dające mi pokłady inspiracji, stanowiące podstawę mojej pracy twórczej. Tą zupą, jak łotysz zimniokiem, będę najedzony cały rok. Taki ciekawy naprawdę językowo, akurat w tym fragmencie sposób, pokazuje, jak gotujemy się tymi komentarzami, tymi lajkami. Pokazuje taką chęć zdobywania tego, chociaż tak naprawdę jest to po prostu puste i nie przekłada się w zasadzie na nic, poza taką stratą czasu i zaangażowania i takiej dekoncentracji na rzeczywistości istniejącej. O, jest jeszcze jeden ciekawy fragment, który chciałam Wam zaprezentować. Płacenie lajkami. Świetny, groteskowy kawałek. Jeden z moich ulubionych w tej książce. 229, już tutaj przeczytamy. Mam sporo lajków. Czy mogę zapłacić lajkami? Sytuacja w kawiarni. Mam ich naprawdę całkiem dużo. To dobre lajki, jeszcze świeże. A ma Pan jakiś super albo haha? Lajki to teraz trochę za mało. Mogę Panu sprzedać kawę na przykład za 5 super albo 5 haha, ale lajków już nie przyjmujemy, przykro mi. Ale ja nie mam żadnych super, ani haha też nie mam. Mam tylko lajki, ale dużo tych lajków mam. A niestety, no Pana lajki są bezwartościowe, przykro mi, tak działa wolny rynek. Co mi tu Pani o tym wolnym rynku? Dam za tę kawę 100 lajków. No przykro mi, ale nie mogę tego przyjąć. 200? Przykro mi. Ale jeden jest od Karola. Karol był hitem ostatniego miesiąca na fejsie. Nagle z zupełnego anona stał się trendesterem, opiniotwórcą, czy jakimś tam innym. Nikt nie miał pojęcia, jak do tego doszło, a już najmniej on sam. No dobrze, mogę przyjąć 100 zwykłych lajków plus jeden od Karola. Ale do tego musi Pan dorzucić przynajmniej 3 super albo chociaż 2 haha. Proszę poczekać, wrzucę zaraz statusik na fejsa, a to może ktoś się zlituje i będzie na tę kawę. Jeżeli nie jesteśmy w ogóle bywalcami Facebooka, myślę, że to jest po prostu totalnie niezrozumiałe. Jakiś czas temu dla mnie też by było jakimś takim, nie wiem, opowieścią o czymś, co, jakieś tureckie kazanie po prostu, zupełnie nie wiadomo o co chodzi. Jeżeli ktoś jest osadzony w tej rzeczywistości facebookowej, wie, jak te lajki działają i czasami się jej po prostu daje z litości, czasami tak po prostu, no bo coś tam. I faktycznie tak jest, że jeżeli wciskamy serduszka lub te żółte takie buźki, haha, że to jest takie niby śmieszne, ten post, który właśnie komentujemy, to wtedy ten post ma większy zasięg. I o to tutaj chodzi. Jest pokazane, że milenialsi, czy w ogóle młodzi właśnie są oszukiwani tym, że
tak jakby dostają taką nadzieję na to, że będąc w tym świecie wirtualnym, sławnym, mając dużo tych lajków, są po prostu w stanie przełożyć to jeden do jeden, nawet chociażby na finansową rzeczywistość i finansowy spokój w realnym świecie. No wiemy, domyślamy się, nawet jeżeli nie jesteśmy w tej rzeczywistości, że to w ogóle mija się z prawdą i to zupełnie się tak nie przekłada. Znaczy są sytuacje, że tak, ale to są inne uwarunkowania wtedy też tutaj wchodzą w grę, o których nikt nie mówi. I o takim właśnie oszukiwaniu i o takich niespełnionych nadziejach jest ta książka, ale generalnie warstwa językowa jest tak męcząca i tak nasycona wulgaryzmami. Widzieliście nawet, że ja tutaj miałam trochę problem z odczytaniem tych fragmentów, bo specjalnie też pomijałam niektóre. Albo na przykład takimi pseudofilozoficznymi rozmowami z kotami, no dla mnie po prostu kawałki nie do przejścia. Że chociaż momentami naprawdę faktycznie śmiałam się na głos sama do siebie, generalnie wymęczyła mnie ta książka i no przyznam Wam, że w połowie ją porzuciłam. Po prostu nie doczytałam jej do końca, dla mnie to było już za dużo. I za duże takie poczucie dla mnie osobiście, straty czasu. Ja to traktuję tak bardzo subiektywnie. Jeżeli ktoś zrozumiał do końca tę książkę, może ja właśnie nie złapałam, może to jest taki dzisiejszych czasów Gombrowicz nieodkryty jeszcze i przeze mnie niezrozumiany, bo może wyprzedza epokę, może tak być. Natomiast mnie to umęczyło tak, że właśnie po tych 150 stronach po prostu poczułam chęć przeczytania czegoś zupełnie innego, takiego naprawdę odtrucia się. Dosłownie takie uczucie mną targało. Sięgnęłam po coś niezawodnego, coś, co po prostu jest takim moim, jednym z takich moich ukochanych dla mnie standardów, mianowicie Lapidarium Ryszarda Kapuścińskiego. Kontrast absolutny. Tutaj musiałam doszukiwać się sensu czytania każdej kolejnej strony. Tak jak Wam mówiłam, były takie momenty, że po prostu starałam się znaleźć ten sens, odnaleźć i tak go jakby trzymać, bo naprawdę temat i problem poruszany tutaj jest bardzo ciekawy, ale sposób jakby tej realizacji no dla mnie po prostu niezadowalający. Natomiast u Kapuścińskiego każdy akapit jest perełką, osobną wartością i człowiek czuje się tak ubogacony, posilony. Kiedy właśnie ja sobie tak skontrastowałam te książki, ja po prostu tak sobie czytałam wtedy dla siebie i właśnie wtedy narodził się taki mój pomysł na ten odcinek, że właśnie może to jest jeden z tych aspektów, które pomagają powiedzieć tak, to jest wartościowa książka, to jest dobra literatura. O gustach się nie dyskutuje, to jest bardzo subiektywne. Natomiast istnieje coś takiego, jakiś taki punkt odniesienia, że jesteśmy w stanie w większości powiedzieć tak, to jest literatura, po którą sięgać warto, no a to już coś gorszego gatunku. Żeby nie było, że nie wybrzmiał, Kapuścińskie, który jest przeze mnie tak wychwalany, też zaprezentuję Wam króciutkie fragmenty. Osiągamy coś, gdy tylko zamierzymy coś nieosiągalnego. Nie zajmuj się głupstwami. Głupstwo, błahość ściąga cię w dół. Nie daj się. Trzymaj się pazurami wierzchołka. Uprawiaj wspinaczkę. Uprawiaj kult góry. Taktyka diabła polega na tym, żebyśmy tracili czas. Na przykład na czytanie lektur, które nie są dla nas ważne. Bez nieustannej praktyki niczego uczynić nie można. Praktyka jest sztuką. Jeżeli zaprzestaniesz, jesteś zgubiony. Może to tak zabrzmiało moralizatorsko, bo ja teraz takie sobie dla mnie ważne teksty wybrałam, tak jeden po drugim przeczytałam. Nie taki sposób oczywiście są skonstruowane lapidaria. Zachęcam do tego, żeby którykolwiek z tomików, ja tutaj mam akurat ostatni, po jakikolwiek z tych tomików sięgnąć i po prostu to jest taka uczta dla duszy, ale też napisana właśnie w takim współczesnym językiem, pięknym, ale współczesnym, zrozumiałym, że myślę właśnie, żeby pokazać taki kontrast naszym uczniom, to byłby fajny pomysł. Zderzyć ze sobą takie dwa światy, zrobić właśnie taki jak największy kontrast i od tego może zacząć właśnie dyskusję. Czego nasi uczniowie oczekiwaliby od literatury? Tego, aby ona tak bardzo była osadzona w ich rzeczywistości
i posługiwała się słownictwem, które jest dla nich totalnie codzienne, bliskie, czy takie, które jest zrozumiałe, ale jednak przenosi nas w taki wyższy wymiar i my stajemy się bogatsi, nasz język staje się bogatszy. Czy właśnie takich doznań poszukują? To jest, myślę, że ciekawe. Jakich wy metod używacie, aby kształtować takie czytelnicze gusta swoich uczniów? Jestem bardzo ciekawa tego. Dla mnie promowanie czytelnictwa to jest jeden z priorytetów, które zawsze mi towarzyszył. Podzielcie się proszę w komentarzu pod tym filmem, jakie wy macie takie swoje sprawdzone metody na to, żeby zarazić uczniów czytaniem, bo wierzę, że jest przynajmniej 95% populacji wszystkich polonistów, którzy po prostu marzą o tym, żeby uczniowie ich po prostu cokolwiek czytali, niekoniecznie te szkolne lektury, ale żeby sięgali po literaturę i mieli taki nawyk czytania i nawyk takiej chęci zmiany siebie poprzez literaturę. I są takie momenty w naszym życiu, w których właśnie potrzebujemy tego, i wtedy dobrze byłoby tę pustkę wypełnić czymś naprawdę wartościowym. Dajcie znać mi też koniecznie, co myślicie w ogóle o książce Krystiana Nowaka. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Trochę się tak tutaj wystawiłam do przodu z tym, co ja myślę o tej książce, ale mam nadzieję, że z tego się po prostu wiąże taka konstruktywna dyskusja. Polonistów, może też tutaj studenci zaglądają na mój kanał, uczniowie, rodzice. Zapraszam Was do tego, abyście subskrybowali, abyście co tydzień tutaj się ze mną spotykali i żebyśmy wspólnie rozmawiali o literaturze, którą warto przeczytać i która jest inspirująca. Do zobaczenia za tydzień.